Rok akademicki jubileuszowy 2024-2025 ogłaszam za otwarty. Quod felix faustum fortunatum quae sit. Oby było szczęśliwie, sprzyjająco i pomyślnie. Z głęboką wdzięcznością przyjąłem wybór na stanowisko rektora naszej uczelni. Jestem zaszczycony zaufaniem, jakim mnie Państwo obdarzyli i zobowiązuję się kontynuować naszą wspólną misję, dążąc do dalszego rozwoju i doskonalenia naszej społeczności akademickiej. Pragnę wszystkim podziękować za wsparcie, które otrzymałem w trakcie tego procesu, zarówno od koleżanek i kolegów z grona akademickiego, jak i od studentów oraz pracowników administracji. Wasza wiara we mnie jest motywującą do działania i wprowadzania pozytywnych zmian. Obejmując to zaszczytne stanowisko, obiecuję, że będę prowadzić nasze uczelnie z oddaniem, odpowiedzialnością i w duchu współpracy, mając zawsze na uwadze dobro całej społeczności akademickiej. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaufanie i wsparcie. Szanowni Państwo, z nieukrywaną dumą i radością obchodzimy 25. rocznicę powstania naszej uczelni Akademii Bielskiej imienia Jana Pawła II. Minione ćwierćwiecze było czasem dynamicznego rozwoju, ambitnych dążeń i wyjątkowych osiągnięć, które uczyniły naszą uczelnię jednym z ważniejszych ośrodków edukacyjnych w Polsce. Od momentu założenia w 2000 roku, wówczas Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, przeszliśmy piękną drogę, wzbogacając ofertę dydaktyczną, rozwijając infrastrukturę i zdobywając uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą. Nasze programy nauczania ewoluowały, odpowiadając na potrzeby rynku pracy i zmieniające się realia świata nauki. Dziś Akademia Bielska imienia Jana Pawła II oferuje nowoczesne kierunki studiów, prowadzi badania naukowe na wysokim poziomie oraz współpracuje z partnerami sektora publicznego i prywatnego. Cieszymy się, że nasza uczelnia stała się miejscem, które inspiruje i daje możliwości rozwoju zarówno studentom, jak i pracownikom. Szanowni Państwo, Akademia Bielska ma swoje spektakularne sukcesy. Dzięki bardzo pozytywnej dla nas ewaluacji w dyscyplinach nauki o zdrowiu i ekonomia oraz finanse mamy prawo do doktoryzowania i habilitowania. Wypracowaliśmy tym samym mechanizmy rozwoju naukowego własnej kadry, ale też stworzyliśmy możliwość zdobywania stopni naukowych dla osób spoza uczelni, które do tej pory nie miały szans na spełnienie swoich marzeń dotyczących rozwoju naukowego. Wielkim sukcesem naszej uczelni jest pozyskanie w ostatnim roku dodatkowych środków w kwocie 10,5 miliona złotych na nasze inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną dla fizjoterapii, ratownictwa medycznego i filologii oraz na nowy akademik. W naszej uczelni podchodzimy z wyjątkową wrażliwością do osób z niepełnosprawnościami, tych studiujących u nas i tych spoza uczelni. W akademii nie ma ludzi wykluczonych. U nas wszyscy są mile widziani i szanowani. Prawie 400 lat tradycji zobowiązuje. Sukcesy uczelni to zasługa całej społeczności akademickiej, która oddaje jej swoje siły, czas i z poświęceniem buduje to bliskie naszym sercom miejsce, któremu patronuje święty Jan Paweł II. W Akademii Bielskiej konsekwentnie zmierzamy do tego, aby akademickość rozwijała się w naszym mieście tak, aby wszyscy młodzi ludzie mieli równe szanse na rozwój. Dysponujemy świetną bazą badawczą i dydaktyczną. Specjalizujemy się w kształceniu praktycznym, a także współdziałamy z lokalnymi przedsiębiorcami, z samorządami, ośrodkami, szpitalami, wzmacniając potencjał naszego regionu. Pragnę Państwu wyrazić moje podziękowania za dotychczasową pracę z naszą uczelnią. Państwa zaangażowanie, wsparcie,
wsparcie i otwartość na dialog ze środowiskiem akademickim mają ogromny wpływ na rozwój naszej społeczności oraz przyszłych pokoleń profesjonalistów. Dzięki współpracy z przedsiębiorcami, takimi jak Państwo, nasi studenci i pracownicy naukowi mogą zdobywać cenne doświadczenie, rozwijać innowacyjne projekty oraz lepiej przygotowywać się do wyzwań, jakie stawia przed nami współczesny rynek pracy. Państwa wiedza, praktyka biznesowa oraz wspólne inicjatywy dla nas są nieocenionym wsparciem. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie się rozwijać i przyczyniać do dalszych sukcesów, zarówno dla Państwa firm, jak i dla naszej uczelni. Razem możemy kontynuować realizację ambitnych projektów, które przynoszą korzyści dla społeczeństwa i gospodarki. Dziękuję za zaufanie oraz gotowość do współdziałania. Liczę na nasze wspólne inicjatywy, które będą umacniać naszą relację. Chcemy wspólnie z Państwem budować pozytywny wizerunek akademickości naszej małej ojczyzny południowego Podlasia. Bardzo dziękujemy Państwu za otwarcie i życzliwe podejście do naszej oferty studentów studiów dualnych, dzięki którym nasza młodzież będzie mogła osiągać świetne wykształcenie praktyczne, zdobyte bezpośrednio w Państwa firmach. Dziękujemy za sponsoring wspierający inicjatywy kulturalne naszych studentów, za regularne wspieranie bardzo ciekawych wykładów, o których dużo mówi się w uczelni i poza nią. Priorytetem Akademii Bielskiej jest pozyskanie kompetentnej kadry dydaktycznej, również tej z doświadczeniem praktycznym. Czynimy starania, żeby nasi pracownicy osiągali satysfakcję nie tylko z faktu, że pracują nasi uczeni, ale również mieli takie atrakcje finansowe, jak dodatki uznaniowe, stypendium dydaktyczne, nagrodę dla najlepszego nauczyciela, super welfare przyznawaną przez studentów. Nie ma dobrej dydaktyki bez dobrej nauki, którą możemy rozwijać dzięki naszym trzem czasopismom naukowym. Jedno z nich, Health Problems of Civilization, otrzymało Impact Factor, co stawia je w kategorii czasopism wyższej półki, rozpoznawanych w Polsce i na świecie i chętnie wybieranych do dalszych publikacji. Prowadzimy projekty badawcze krajowe i europejskie o dużym znaczeniu. Nasze laboratoria są doposażone i ukierunkowywane w celu wykonywania specjalistycznych badań, które będą owocowały dobrymi publikacjami. Uczelnia funduje stypendia naukowe dla najlepszych badaczy. Dofinansowuje projekty, wspierając indywidualne kariery naszych pracowników. Utrzymujemy kontakty naukowe z ośrodkami w kraju i za granicą. W tym obszarze mamy dobre doświadczenia i sukcesy, szczególnie w rozwijaniu nowatorskich, ciekawych technologii. Budowana przez lata infrastruktura Akademii Bielskiej wzbogaciła się w ostatnim roku o nowe inwestycje w naszym ośrodku w Międzyrzecu Podlaskim. Nasze akademiki mają pełne obłożenie dzięki bardzo wysokiemu standardowi wyposażenia i przystępnym cenom. Mamy również zaplanowane nowe inwestycje. Poza nowymi akademikami będziemy prowadzili rozbudowę naszego ośrodka w Międzyrzecu, który stanowi świetną bazę dla prowadzonych praktyk studenckich. Szanowni Państwo, te 25 lat istnienia to również powód do refleksji nad naszymi osiągnięciami i wyzwaniami na przyszłość. Naszym priorytetem jest dalsze umacnianie pozycji uczelni poprzez ciągłe doskonalenie programów nauczania, aby były jak najlepiej dostosowane do oczekiwań studentów i wymagań współczesnego rynku pracy, promowanie badań oraz zacieśnianie współpracy z instytucjami naukowymi i biznesowymi, modernizacja kampusu, tworzenie nowych przestrzeni dla nauki i badań, budowanie silnej społeczności studentów, absolwentów i pracowników, która będzie wspierać rozwój uczelni oraz dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Podobnie jak dzisiaj, również w przyszłości będziemy rozwijali nowe kierunki studiów, otwierali się na międzynarodową współpracę i inwestowali w technologie, które pomogą nam być liderem w edukacji zawodowej. Będziemy aktywnie uczestniczyć w projektach międzynarodowych i ubiegać się o granty,
aby wspierać rozwój naszych naukowców i studentów. Rozszerzymy programy staży i praktyk studenckich w firmach oraz instytucjach, aby jeszcze lepiej przygotować studentów do wyzwań zawodowych. Chcemy wzbogacić ofertę studentów, szczególnie w przypadku studiów podyplomowych i kursów doskonalenia zawodowego, aby wspierać ustawiczne kształcenie naszych absolwentów i profesjonalistów z regionu. Nawiążemy nowe partnerstwa z kluczowymi przedsiębiorstwami, które będą wspomagać proces kształcenia i badań naukowych. Będziemy intensyfikować współpracę z uczelniami z kraju i zagranicy, oferując studentom i pracownikom więcej możliwości zdobywania doświadczeń. Planujemy rozbudowę i modernizację naszych obiektów, tworząc nowoczesne przestrzenie naukowe, dydaktyczne i rekreacyjne. Zwiększymy dostępność wsparcia psychologicznego oraz rozszerzymy programy pomocy socjalnej dla studentów w trudnej sytuacji finansowej. Podsumowując, nadchodzące lata widzimy jako czas wzmożonego rozwoju i ekspansji, mając na celu umocnienie pozycji Akademii Bialskiej imienia Jana Pawła II jako wiodącej uczelni zawodowej w Polsce. Wszystko to będzie możliwe dzięki zaangażowaniu naszej społeczności akademickiej i partnerów, za co już teraz serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, w imieniu całej społeczności akademickiej dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu naszej uczelni przez ostatnie 25 lat. Razem z Państwem wierzę, że przed Akademią Bialską imienia Jana Pawła II rysuje się świetlana przyszłość pełna nowych możliwości. Życzę nam wszystkim kolejnych lat sukcesów, inspiracji i nieustannego rozwoju. Szanowni profesorowie, pracownicy uczelni, drodzy studenci, w nowym roku akademickim, jubileuszowym, życzę inspiracji do pracy, odwagi w podejmowaniu nowych wyzwań i wszelkiej satysfakcji. Vivat Academia! Vivat Professores! Szanowni Państwo, drodzy koledzy i koleżanki rozpoczynający kształcenie na naszej uczelni. Witam serdecznie na 25. uroczystej inauguracji roku akademickiego w Akademii Bialskiej. Dziś świętujemy nie tylko początek kolejnego roku nauki, ale także nowy rozdział w Waszym życiu. Stajecie się częścią naszej akademickiej społeczności, a to zaszczyt i odpowiedzialność. Jako przedstawiciel samorządu studenckiego pragnę serdecznie powitać Was w naszych progach. Wiem, że pierwszy rok studiów to czas wielu emocji, radości, niepewności, ale i wyjątkowych wyzwań. Wszyscy byliśmy w podobnej sytuacji, więc nie bójcie się pytać, szukać wsparcia i dzielić się swoimi doświadczeniami. Akademia Bialska to miejsce, gdzie nie tylko zdobywacie wiedzę, ale także rozwijacie swoje pasje i umiejętności. Nasza uczelnia oferuje wiele możliwości, od zajęć dydaktycznych po różnorodne inicjatywy podejmowane poza zajęciami. Zachęcam Was do aktywnego uczestnictwa w życiu studenckim, do angażowania się w koła naukowe, wydarzenia kulturalne czy sportowe. To właśnie dzięki takim inicjatywom możecie nawiązać nowe przyjaźnie, zbudować sieć kontaktów i rozwijać się nie tylko akademicko, ale i osobiście. Chciałbym również zapewnić Was, że przedstawiciele samorządu studenckiego są do Waszej dyspozycji. Jesteśmy tutaj, by wspierać Was w tych nowych wyzwaniach, głosić Wasze potrzeby i dbać o to, aby każdy głos z Was był, aby głos każdego z Was był słyszany. Nie wahajcie się do nas zwracać, razem możemy osiągnąć wiele. Pamiętajcie, że to Wy jesteście przyszłością naszej uczelni. Każdy z Was wnosi coś wyjątkowego do naszej społeczności. Czasami napotkacie trudności, ale nie pozwólcie, aby zgasiły Wasz zapał. Wierzę, że z determinacją i pasją osiągniecie swoje cele. Na zakończenie chciałbym życzyć Wam wszystkim owocnego roku akademickiego, pełnego inspirujących wykładów, fascynujących projektów i niezapomnianych chwil. Niech ten czas będzie dla Was nie tylko czasem nauki, ale także odkrywania siebie i spełniania marzeń.
Dziękuję za uwagę i raz jeszcze witam w Akademii Bialskiej. Szanowni Państwo, drodzy wykładowcy, drodzy koledzy i koleżanki, jest mi niezmiernie miło stanąć przed Wami dzisiaj jako reprezentant studentów obcokrajowców rozpoczynających swoje kształcenie w Akademii Bialskiej. Jako nowi członkowie tej wspaniałej społeczności chcielibyśmy serdecznie powitać każdego z Was, zarówno tych, którzy przybyli z dalekich zakątków świata, jak i tych, którzy studiują tu w Polsce. Przede wszystkim chciałabym podzielić się z Wami moją radością z powodu rozpoczęcia tej nowej podróży edukacyjnej. To dla nas bardzo ważny moment, pełen nadziei i oczekiwań, a także wyzwań, które, mam nadzieję, uczynią nas silniejszymi i bardziej otwartymi na różnorodność. W Akademii Bialskiej mamy przed sobą nie tylko naukę, ale również niepowtarzalną okazję do poznania różnych kultur, tradycji i perspektyw. Każdy z nas przybył tutaj z innym bagażem doświadczeń, a to sprawia, że nasza społeczność jest niezwykle bogata i inspirująca. Wspólnie możemy dzielić się wiedzą, współpracować, a także budować przyjaźnie, które przetrwają poza murami uczelni. Chciałbym również zachęcić wszystkich do aktywnego uczestnictwa w życiu akademickim. Pamiętajmy, że to my sami tworzymy atmosferę tego miejsca i mamy siłę, by uczynić ją przyjazną i wspierającą dla wszystkich. Warto także podkreślić, że nasza Akademia zapewnia różnorodne wsparcie dla studentów obcokrajowców. Niech będzie to dla nas zaszczyt pewności, że nie jesteśmy sami w tej nowej rzeczywistości, a każda napotkana trudność jest szansą na rozwój. Zanim zakończę, życzę wszystkim nam odwagi, determinacji oraz ciekawości, by w pełni wykorzystać tę szansę, która przed nami stoi. Razem możemy tworzyć niezapomniane wspomnienia i uczyć się od siebie nawzajem. Niech to będzie początek wspaniałej przygody edukacyjnej. Dziękujemy za uwagę i witamy Was serdecznie w Akademii Bialskiej.